Szanowni Państwo, rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego już niebawem, a my w tym roku podsumowujemy zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2017. Jednym z tych zadań było wykonanie drogi dojazdowej w pobliżu budynków Konstytucji 3 maja 31 i 25. Wnioskodawcą tego projektu był pan Dariusz Grunt, prezes Stowarzyszenia Spółdzielczości i Wspólnot Mieszkaniowych Nasze Miasto, któremu chciałem dziś podziękować za inicjatywę, za współpracę z Urzędem Miejskim w Strachowicach i za to, że pracę wspólnie przy udziale mieszkańców, którzy zagłosowali na ten projekt, mogliśmy wykonać, i za inicjatywę kolejną, dlatego że kolejny projekt złożony przez pana Dariusza wygrał w tym okręgu i będzie realizowany w bieżącym roku. Dzięki serdecznie, panie prezydencie. Tu jest podziękowanie. Dziękuję. Wydaliśmy, szanowni państwo, taką publikację, którą wręczam wnioskodawcom w ramach budżetu obywatelskiego. To jest publikacja Budżet Miasta Starowice 2018 roku w bardzo przystępnej formie przekazana po to, żeby pokazać, na co wydawane są publiczne pieniądze, na co wydawane są pieniądze z naszych podatków. Takie publikacje są dostępne w Urzędzie Miejskim. Szkoły, które chciałyby też używać tych materiałów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, czy inne organizacje pozarządowe, które chciałyby tego używać, mogą takie publikacje otrzymać w Urzędzie Miejskim. Mam nadzieję, że to wzmocni wiedzę wielu osób na temat tego, jak tworzony jest budżet, na co idą publiczne pieniądze w naszej gminie. Panie Darku. Ja chciałem przede wszystkim podziękować mieszkańcom, którzy chodzili i głosowali na budżet obywatelski. Chcemy tu zmienić to otoczenie bloku przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Dwa etapy budżetu żeśmy wygrali. Myślę, że trzeci w tym roku będzie złożony. Wiemy, że będą zmiany chyba w budżecie obywatelskim, będą większe pieniądze i myślę, że nam się uda złożyć projekt. No i będę apelował do mieszkańców, aby głosowali na ten projekt, żeby wykonać już kompleksowo ten plac, który tu się znajduje przy blokach przy Konstytucji 3 Maja i garażach. 52 tysiące kosztowało to pierwsze zadanie, drugie tak samo 52 tysiące, bo taka jest kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim. No myślę, że będą zmiany i będą te kwoty wyższe. Jakby były wyższe te kwoty, no to moglibyśmy więcej robić w ramach budżetu obywatelskiego. Tutaj za nami jest w tej chwili plac nieutwardzony, znaczy utwardzony jest droga żużlowa. Będą wykonane miejsca parkingowe i fragment drogi dojazdowej do garaży. Jeżeli będzie trzecia edycja, to będziemy składać wniosek, aby kompleksowo zrobić cały plac i przed blokiem tutaj znajdującym się. Dziękuję.